I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny vlog update'owy, tym razem, moi drodzy, na miesiąc luty. Będzie krótko, będzie zwięźle i będzie na temat, dlatego już więcej nie przedłużam, zapraszam was do oglądania i tak jak obiecałem już jakiś czas temu, będę starał się, moi drodzy, już w tym roku troszeczkę bardziej skompresować ilość informacji, które będę chciał wam przekazywać właśnie w tych vlogach update'owych, dlatego, no, nie ma co już dłużej czekać, zapraszam was do oglądania. Zacznijmy, moi drodzy, od planów na rok 2020. Tak, wiem, ja wspominałem o tym i nawet miałem taki dość solidny wywód na ten temat w poprzednim vlogu update'owym. Jednakowoż z racji tego, że był to raczej materiał taki nieoskryptowany, jak zresztą za każdym razem na początku roku, to, moi drodzy, chciałbym tą sytuację troszeczkę wyklarować, ponieważ pojawiły się pytania w wiadomościach prywatnych od was na temat tego, co tak właściwie chciałbym robić z kanałem w roku 2020. I śpieszę już, słuchajcie, tutaj z pewnymi wyjaśnieniami, wyklarowaniem całej sytuacji. Otóż, moi drodzy, chciałbym, aby w tym roku na kanale pojawiło się więcej gier, które posiadam w swojej kolekcji, jednakowoż z jakiegoś powodu najzwyczajniej w świecie nie miałem okazji w nie zagrać. Zakupiłem je w premierę lub krótko po premierze i nigdy nie miałem okazji w te gry zagrać i znalazły się one najzwyczajniej w świecie na kupce wstydu pod tytułem na pewno w tą grę zagram, ponieważ jest to gra, na którą czekałem i muszę ją ograć, ale do tej pory nie znalazłem nawet tych przysłowiowych 15 minut, aby tą grę najzwyczajniej w świecie do niej zajrzeć. Tak więc więcej takich gier na pewno na kanale się pojawi i poza tym, moi drodzy, chciałbym, aby na kanale pojawiły się też gry, z którymi wiąże się tak naprawdę moja osobista młodość, ponieważ tak jak wielokrotnie wspominałem, w młodości najwięcej czasu poświęciłem grom strategicznym. Czy to strategiom turowym, czy to strategiom czasu rzeczywistego. I, moi drodzy, chciałbym, aby właśnie od tego 2020 roku na kanale również zaczęły pojawiać się materiały z tego typu gier. Ja wiem, że to będą strasznie długie materiały z tego względu, że gry strategiczne na ogół są po prostu grami, przy których się siada i są naprawdę dość długie. Jednakowoż chciałbym, aby w tym roku pojawiła się chociaż jedna taka pozycja, która jest albo kultowa, albo całkowicie, słuchajcie, przez gro graczy zapomniana i niestety niesłusznie zapomniana, ponieważ była grą naprawdę, naprawdę na przykład dobrą i najzwyczajniej w świecie ze względu na to, że IP zostało porzucone lub nie było z jakiegoś powodu dalej rozwijane, no to najzwyczajniej w świecie po prostu ta gra została w jakiś sposób zapomniana. Wkrótce również na kanale pojawi się pewnego rodzaju, słuchajcie, niespodzianka i śpieszę już wam tutaj z takimi szczerymi wyjaśnieniami, o co mi tak właściwie chodzi, a chodzi mi dokładnie o to, moi drodzy, że ostatnio miałem minimalnie troszeczkę więcej czasu wolnego, aby poświęcić go na testowanie pewnych rzeczy i przyznaję się tutaj szczerze, że testy przebiegły jak najbardziej, słuchajcie, poprawnie. Nie jest to rzecz, o której wspominałem ostatnimi czasy w poprzednim materiale, tylko, moi drodzy, jest to zupełnie coś innego, co od dłuższego czasu gotowało się gdzieś tam w mojej głowie. Od dłuższego czasu chciałem, aby tego rodzaju materiały wideo zostały przeze mnie przygotowane, abym mógł nagrywać tego rodzaju materiały wideo i, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że tak jak wcześniej pewne limitacje techniczne nie pozwalały mi nagrywać tego rodzaju materiałów wideo, tak teraz najzwyczajniej w świecie te materiały będą mogły wreszcie powstać i będę wreszcie mógł wam, moi drodzy, zaprezentować to, co od dłuższego czasu tutaj wymyślałem, obmyślałem i no, najzwyczajniej w świecie musiałem to odkładać coraz dalej w czas z tego względu, że no, z punktu widzenia technicznego nie byłem w stanie po prostu tych materiałów wam z jakiegoś powodu dostarczyć. Teraz te limitacje techniczne już nie istnieją, pozbyłem się ich całkowicie, dokończyłem to, co miałem dokończyć i, moi drodzy, mogę wam tylko powiedzieć, że jest warto na co czekać. I to by było na tyle, moi drodzy, w tym vlogu update'owym. Tak jak mówiłem, postarałem się przekazać wam wszystkie informacje, które w tym momencie są dla mnie ważne do przekazania wam, moi drodzy. I ja się z wami już w tym momencie żegnam. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo właśnie z vloga update'owego wam się podobał. Jeżeli chcielibyście, aby troszeczkę w inny sposób również ta seria była, czy też tego rodzaju materiały wideo były inaczej troszeczkę prezentowane na moim kanale, to piszcie śmiało w komentarzach.
komentarzach pod tymi materiałami wideo. Ja Wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. W tym wypadku najczęściej i jedyną formą odpowiedzi będzie odpowiedź na zasadzie komentarza na komentarz. I cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce, nie tylko w materiałach wideo takich vlogowych, gdzie widzicie mnie, ale również w innych materiałach wideo, które znajdują się na kanale. Trzymajcie się ciepło, cześć!